Mini-mundial tegorocznej edycji nie mógł ominąć Drawska Pomorskiego, zwłaszcza, że po raz pierwszy zagościć mógł w bezpośrednim sąsiedztwie miejskiego stadionu. W ten sposób grano równocześnie na dwóch boiskach, a nie jak do tej pory na jednym. Nie zmieniło się jedynie zaangażowanie uczestniczących w turnieju dzieci, bo zarówno w grupie młodszej, jak i w gronie nieco starszych piłkarzy uczniowie podstawówek z Drawska, Nętna i Milenka Drawskiego grali oddając serce na murawie. I o to właśnie organizatorom chodziło. To jest bardzo piękny, funkcjonalny kompleks sportowy i bardzo się cieszę, że mini mundial zawitał po raz pierwszy właśnie na euroboisku. Tym bardziej, że komfort i oglądania i grania jest znacznie większy i lepszy niż na mniejszych orlikach, więc myślę, że dobrze się stało. Znakomite miejsce, szansa na wygodne obserwowanie wydarzeń przez rodziców, to wszystko przekładało się na atmosferę, a przy okazji młodzi potrafiący z roku na rok więcej piłkarze. Najciekawszym meczem eliminacji było starcie Belgii z Wyspami Zielonego Przylądka. Czerwone Diabły prowadziły 3-0, a skończyło się remisem. W sumie w grupach padły aż 53 bramki, co daje średnią ponad 4 goli na mecz. W chwilach oddechu można było się też na wesoło po piłkarsku pobawić.
No ale wracamy do wyników rozstrzygnięć, czyli soli mini-mundialowej rywalizacji. W półfinałach uczniów klas 3-4 zagrały Ukraina z Urugwajem i Algieria z Ganą. W pierwszym starciu Urugwaj wywierał taką presję na rywalu, że co chwila Ukraińcy popełniali błędy. Ale mieli też jedną swoją chwilę w tym meczu. Skończyło się wynikiem 5-1 dla drużyny z Ameryki Południowej. Co ci się najbardziej podoba w mini mundialu? To, że mogę pograć z wszystkimi, pobronić trochę. Trochę? Świetnie bronisz. Widać wyraźnie, że z każdą nową interwencją lepiej się czujesz. No. W drugim Algieria dosłownie rozjechała Ganę. Afrykanie starali się jak mogli, ale bramki w meczu nie zdobyli, za to rywal trafił aż 8 razy. W gronie starszych piłkarzy Duńczycy potwierdzili, że są ekipą doskonale do turnieju przygotowaną. W kwalifikacjach zdobyli 12 bramek, w półfinale przeciwko Turcji dorzucili kolejne dwie. W drużynie Danii gra po raz kolejny w mini mundialu Natalia Oleszkiewicz, która w imprezie zdobyła aż 6 bramek. Mój udał się jest trzeci. Ale widzę, że tak, poprawia się twoje umiejętności, to jedno. Rodzice zaczynają płakać, jak strzelasz bramki, i tak zawsze było? No może nie zawsze, ale rozwijam się w tej piłce, cieszę się, że mogę grać i że rodzice mi w tym pomagają. Słuchaj, chłopaki dają ci pograć normalnie, tak potrenować ze sobą, czy nie? Tak, no pewnie się cieszą, że ze mną grają. W drugim meczu wynik podobny, ale tym razem 2-0. Chorwacja pokonała Belgię. Jak się gra z chłopakami? Powiedz, czy grasz tylko na mini mundialu, czy czasami też uda się w piłę z nimi pograć? No, czasami się uda z nimi pograć i fajnie jest. Krzyczą na ciebie, czy nie? Nie. Akurat dziewczyny gadną się ostatnio do piłki, także to jest dobry pomysł, przynajmniej jedną dziewczynką. Ogólnie no też wyłapywanie talentów, tak? Turniej fajny, bo wszyscy w koszulkach, tak międzynarodowo się zrobiło, więc jest fajna impreza. I dobrze, że pogoda dopisała, nie? Oby tak w Szczecinie za tydzień. Bardzo mi się podoba, jest fajna pogoda, dobrze się gra, fajnie pan komentuje. W meczu o brąz Ukraina zagrała z Ganą. W regulaminowym czasie remis po jeden, potem dogrywka bez goli, wreszcie karne. Działo się, a wygrali Ganijczycy. Co do finałów, niezapomnianym widowiskiem stał się mecz młodszych Urugwaj kontra Algieria. Obie ekipy nie myślały o bronie, tylko o strzelaniu bramek, czyli zagrały tak, jak kibice lubią najbardziej. Efekt 12 goli i wygrana 8-4 Algierii. Dlaczego strzelacie tyle bramek i po żadnej z tych bramek się nie uśmiechacie i się nie cieszycie? Dlaczego? Nie wiem, no tak mamy. Nastrzelaliście w każdym meczu ponad 8 bramek. To jest coś niewiarygodnego. Rozumiem, że jedziecie do Szczecina, żeby tam mocno namieszać. Tak. W meczu ostatnim w Drawsku Dania nadal strzelała. Tym razem 4-krotnie pokonała bramkarza Chorwacji i było po sprawie. W meczu fruwał dosłownie Damian Ładny. Jednak nie jadę do Szczecina, ponieważ mam mecz kadry do Niemczech. No niestety wybrałem to, a nie mini mundial. Bardzo jest smutno mi jest z tego, że nie jadę. No. To końcowa klasyfikacja turnieju w Drawsku. Do finału awansowały po dwa najlepsze w imprezie zespoły. Do finału w Szczecinie oczywiście. Na zakończenie lista nagrodzonych indywidualnie zawodników tej eliminacji. A my już teraz zapraszamy na jutro na relację z ostatniej gminnej eliminacji, która odbyła się na boisku w Dziwnowie.